święto niepodległości. Jest dobrą okazją, żeby zrozumieć lepiej, czym jest ojczyzna i jak przeżywać dzisiaj naszą ojczyznę, Polskę, w zmieniających się kontekstach takich historycznych i tak dalej. Przypomnę tylko, że dzisiaj w ogóle świętego Marcina z Tur, biskupa. Dlaczego akurat to jest też święto niepodległości dla Polaków? Bo to był, dzisiaj był koniec I wojny światowej i w katedrze w Tur zebrali się wszyscy, żeby ogłosić zawieszenie broni właśnie 11 listopada 18 roku. I to było uroczyste Tedeum dziękczynienie za koniec tej okropnej I wojny światowej. I to, tak zaczęła się niepodległa Polska, jak wiemy, po czasach zaborów. Więc nasza ojczyzna, Polska dzisiaj, jest miejscem, gdzie mamy przeżywać to Królestwo Boże, o którym mówi Jezus Ewangelii, które pośród nas jest. Ono jest wszędzie rozsiane na ziemi. Ale my je przeżywamy tu, w tych granicach naszej ojczyzny. Kiedy, ja bym powiedział tak, kiedy no były różne te totalitarne czasy w Polsce, te ostatnie, wróg był, jakby jasno było wiadomo, gdzie on jest. Ci, którzy tą naszą wolność ograniczali w jakimś no, bezsensownym systemie. No i to się skończyło. I teraz jesteśmy w wolnym kraju. Jest wolność, czyli tak zwana demokracja. Demokracja oznacza, że każdy może iść swoją drogą, ale w granicach prawa, oczywiście, pomijamy. Kiedy w latach 60. Kościół ogłosił drugi Sobór Watykański, który trwał parę lat, cały Kościół katolicki debatował nad tym, jak Kościół ma się odnaleźć w nowych czasach. Oni tam na Zachodzie już tę wolność mieli. To zupełnie Kościół zrozumiał, że ten stary sposób myślenia już nie działa. O co chodzi? Kiedy w średniowieczu praktycznie cała Europa była chrześcijańska i wszystko było jasne, było przymierze władzy i kościoła, różnie to się układało, niekoniecznie zawsze dobrze z tą władzą i kościołem w średniowieczu i tak dalej. Potem nastąpiły te rewolucje różne w Europie, różne filozofie przeciwne chrześcijaństwu. I tak w zasadzie przez kilka wieków ten Kościół i ta Europa nie mogły się między sobą odnaleźć. To jest do dzisiaj jeszcze. Myśmy mieli tam sporo tych zaborów. No i przyszły te, po II wojnie światowej, te nowe czasy. I to nauczanie Kościoła, które się zrodziło, zrozumieliśmy, jak mamy w inny sposób funkcjonować w Europie, to jest tak zwana katolicka nauka społeczna. Jan Paweł II bardzo się na tym opierał, na tym soborze. Już, bo to jest takie wszystko teoretyczne, rozumiem wprost. Jak pogodzić, jak żyć w świecie, my chrześcijanie, w którym ludzie niekoniecznie wszyscy wierzą w Boga. I tak jest w naszej ojczyźnie. To jest taka subtelna równowaga. Z jednej strony my mamy pragnąć tego, żeby jak najwięcej ludzi wierzyło w Boga, praktykowało wiarę, mamy głosić Ewangelię i niestety u niektórych to się przeradza, to jest bardzo rzadkie, w takie, że Polak to katolik i tylko Polak to katolik. To jest skrajność. Nie można tak myśleć, bo ludzie mają prawo nie praktykować, mają prawo odchodzić od Kościoła, bo są ludźmi wolnymi, pamiętajcie. My w Kościele będąc też jesteśmy ludźmi wolnymi i w wolności wybieramy wiarę. Nikt nas do tego przecież nie zmusza. Ale jest jeszcze druga strona, rzeczywiście.
No, że taka źle pojęta tolerancja. Że wszyscy są wolni, to niech robią co chcą. Tutaj rolą Kościoła jest przypominanie, to Kościół robi dobrze w Polsce, znaczy jakie są fundamenty dobrze funkcjonującego społeczeństwa, czyli państwa. Że to się ma opierać na przykład na sprawiedliwości, czy na moralności. Jeśli te sprawy są zaburzone, to żadne społeczeństwo, żadna cywilizacja się nie ostanie. Centrum naszej cywilizacji europejskiej teraz i także ideologii, bo też w Unii Europejskiej, jest humanizm. Czyli, że człowiek jest najważniejszy. Tak? Chroni się człowiek. Jan Paweł II, jak już kiedyś cytowałem tutaj, powiedział Francuzom, kiedyś na pielgrzymce w Francji, humanizm bez Boga jest samo unicestwieniem człowieka. Jeśli się stawia w centrum człowieka bez Boga, to ten człowiek tak naprawdę będzie zniszczony. To było wielkie oburzenie wtedy w mediach we Francji, jak papież mógł to powiedzieć. Jan Paweł II. To jest ta druga skrajność, prawda? Czyli się z człowieka Boga. Tak trochę to wygląda. I ta walka między światłem Bożym, a tym oświeceniem ludzkim, że człowiek jest taki najważniejszy, będzie zawsze rodziła konflikt. Także w naszej ojczyźnie tak jest. Te spory, też na poziomie politycznym. Tego się nie da pogodzić. I żeby powiedzieć coś pozytywnego na koniec, zawsze trzeba zaczynać od siebie. Nawet gdy myślimy o Polsce, Polska jest taka, jaki jestem ja. Jeśli ja jestem Bożym, staram się być człowiekiem Boga, żyć łaską Bożą, to, żeby to być w tym Królestwie Bożym, które jest niewidzialne, a jest tu, także na tej ziemi polskiej, to Królestwo Boże jest. To siłą rzeczy ja będę kochał Polskę, będę kochał wszystkie znaki narodowe, naszą trudną historię. I mało tego, to będzie szło dalej. Jeśli we mnie jest miłość Boża, ja będę kochał tych innych Polaków. To jest najtrudniejsze. Będę starał się rozumieć. Nie tolerować zło, ale rozumieć. Im więcej tych konfliktów będę widział w naszej ojczyźnie, tym to będzie rodziło większą, intensywniejszą we mnie modlitwę, a nie złe uczucie. Miłość. Przecież szczytem miłości, którą głosił Jezus, jest miłość nieprzyjaciół. I tu się sprawdza, czy ja naprawdę jestem człowiekiem Ewangelii. Czy ja kocham. A rany nasza ojczyzna ma. Nam się trudno Polakom nauczyć tych nowych czasów. Nie miałem tego mówić, ale powiem to. Ja byłem 20 lat za granicą. Mam też inne spojrzenie, inną perspektywę na Polskę. Tak trochę z zewnątrz też. My mamy dosłownie wszystko w naszej ojczyźnie, żeby nam było dobrze. Jest tu wiele rzeczy, które nawet na Zachodzie takich rzeczy dobrych nie ma w społeczeństwie. Mamy bardzo duży potencjał jako naród. Bo mi się teraz czasami wydaje, że my się nie nauczyliśmy jeszcze z tego korzystać, my Polacy. Że ciągle jeszcze pokutuje w nas duch niewolnika. Że gdzieś ten komunizm, te zabory, te wojny zostawiły w nas takie, że my musimy z kimś walczyć. A my teraz nie musimy z nikim walczyć. Tylko ze sobą. Żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy wolni.
i mamy wszystko od Boga, żeby żyć naprawdę dobrze, szczęśliwie, właśnie w dobrobycie, o którym się modlimy. Dziękujmy Bogu za dar naszego Ojczyzny.